Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak co film, zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie, który organizuję wspólnie wraz z firmą snumizmatyka.pl. Jest to sklep dla kolekcjonerów. Także mam dla Was kod rabatowy w wysokości minus 10% na każdy zakup przez cały rok. Oczywiście kod jest wielokrotnego użytku. Na kod Rostek 2022 otrzymujecie rabat minus 10% przy każdym zakupie. Zapraszam także chętne osoby do grupy facebookowej, prywatnej, zamkniętej grupy. No i chciałem także podziękować za te wszystkie subskrypcje, komentarze oraz łapki pod filmami. I moi drodzy, przepraszam, że nie odpisuję na komentarze. Naprawdę nie mam czasu, ja ledwo nagrywam te filmy. Sami widzicie, że trafiają one na kanał krótko przed premierą, więc naprawdę wybaczcie mi, że nie odpisuję na bieżąco na komentarze. Do końca tego tygodnia na razie mam w cholerę roboty. Proszę pamiętać, że ja normalnie także pracuję, mam rodzinę, więc YouTube jest to taka odskocznia, ale no nie mogę poświęcać bardzo dużo czasu na kręcenie filmów. Więc jeszcze raz przepraszam i w przyszłym tygodniu już na pewno wszystkie komentarze odpiszę. Będę się starał jeszcze w tym tygodniu coś podpisywać, ale musicie mnie zrozumieć, że naprawdę czas mój jest bardzo, ale to bardzo ograniczony. Okej. Moi drodzy, dzisiaj 100 zł, rocznik 1988 z królową Jadwigą. A tak na początek to oczywiście machniemy dane tej monety. A więc, moi drodzy, moneta tu złotowa o wadze 10,8 grama, średnica monety to 29,5 mm. Moneta jest wykonana z miedzioniklu, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły. Moneta była bita jako moneta okolicznościowa, a zarazem obiegowa. Jeśli chodzi o kto zaprojektował monetę, to były dwie panie. Awers zaprojektowała pani Ewa Tyc-Karpińska, a rewers pani Stanisława Wątróbska-Flint. Nakład monety, moi drodzy, jest to 2 469 000 sztuk. Oczywiście moneta była bita w mennicy państwowej, czyli w mennicy warszawskiej. Moneta została wybita w ramach serii tematycznej Poczet Królów Polskich i Książąt Polskich. No i to było chyba z tych danych najważniejszych wszystko. Tak. Moi drodzy, co mnie skłoniło dzisiaj? Ano, skłoniło mnie to, że wczoraj wieczorem rozmawiałem z Cypkiem, no i weszliśmy na temat monet, ich typów. No i tak żeśmy gadali. Wziąłem właśnie tą monetę pod oko. Przyuważyłem, że jest opatynowana. No i zacząłem ją przeglądać. No i co się okazało? No okazało się, że
Monetę mam w sumie od 92 roku, czyli 4 lata po jej wybiciu. No i wziąłem lupkę, zacząłem na nią patrzeć i co się okazało? Moneta na rewersie jest podwójnie wybita. Także ostro. Jak widać, jest zdwojone bicie monogramu projektanta oraz zdwojenie daty. Później monetę jeszcze przepatrzę, jeszcze dokładniej, to tak szybko na wczoraj zrobiłem. Jak widać, moneta nie nosi śladów z użycia, widać taki poblask tęczowy. No po prostu moneta zaczęła się patynować, ale jeszcze co dopatrzałem, to wada blachy lub momencik, jest tu takie zagłębienie, albo stempel się wykruszył w tym miejscu, albo po prostu jest to, no raczej wada blachy nie może być, no bo stempel prasuje tą monetę, tak, ten krążek, więc mamy tu prawdopodobnie uszkodzenie stempla. Jak widać, jeszcze raz pokażę tutaj to zdwojenie daty. Do porównania wezmę drugą. Tak wygląda normalnie data. Dzik. A tak wygląda zdwojone bicie. Double die reverse. I teraz tak, jest to, tak jak już mówiłem, podwójne bicie, czego do tej pory nie miałem pojęcia, ale wyszło. No i moi drodzy, najdroższa z tych monet. Dlaczego najdroższa? Bo nie ma na niej monogramu. I jest moneta także niedobita, co widać tu na berle, tu na ręce, tu w tym miejscu na płaszczu. Widać niedobicie także tu w herbach, gdzie na tej monecie, momencik, także jest niedobicie, ale mniejsze. No zresztą można porównać. Tu berło. W sumie tutaj jest też niedobicie. Chyba, że to jest celowy. No nie mam za dużo materiału, żeby porównywać. No ale jak się okazuje, mam monetę bez monogramu. W 100% moneta jest mennicza. Nie nosi śladu obiegu. Więc, moi drodzy, jak to się stało, że tyle czasu mi zajęło, że po takim czasie się dopiero kapnąłem? Ano, to było to tak, że wczoraj rozmawiałem sobie wieczorem przez chwilę z Cyprianem, z Cypkiem. I zaczęliśmy rozmawiać właśnie o monetach i ich typach. Po zakończeniu rozmowy, już położyłem się do wyra, a sięgnąłem ten album, no i przeglądam. I okazuje się, że tutaj mam podwójne bicie. Tu mam bez monogramu. A moi drodzy, te monety, jeśli są poprawnie wybite, czyli jest tutaj monogram, takie monety nie są drogie,
Za 9 zł już można kupić w stanie pierwszym taką monetkę. Jeśli chodzi o licytację monety bez monogramu, to na Allegro, moi drodzy, było parę licytacji. Jedna licytacja, najwyższa oczywiście, monety bez monogramu, było to w lipcu i moneta sprzedała się za 379 zł. Ta bez monogramu. No a w Slabie NGC to nawet już było u Dominika na kanale. Dominik z kanału zakapior.pl. I była moneta w gradingu NGC. Także z lipca to była licytacja. Ta moneta z notą MS68, ta tutaj, sprzedała się za 3107 zł. Szukam teraz licytacji z podwójnym monogramem. No ale jakoś tak nie widzę, żeby ktoś tutaj to licytował, sprzedawał nawet. No nic, jak teraz nic nie wkleję, to znaczy, że nie znalazłem. A jeśli znajdę, to oczywiście wkleję zdjęcia tej monety. Także wielokrotnie mówiłem używać lupy. Teraz zakupiłem nowy chiński mikroskop od razu z ekranem. Jutro powinien u mnie być, także myślę, że ułatwi mi to bardzo identyfikację monet względem typów i uszkodzeń ogólnie monety, prawda? Jeśli ten towar jutro do mnie dojedzie przed premierą filmu, to oczywiście go też zaprezentuję. No okej, no to by było tyle. Także moi drodzy, ciekawostki zawsze można samemu wychwycić, nawet nie czytając. Gdy się już znajdzie coś takiego jak tutaj, Double Die, wtedy zastanawiamy się, czy już ktoś to opisał, wtedy wchodzimy w internety. Czytamy, to znaczy szukamy, później czytamy, pytamy się znajomych, czy wiedzieli o tym. Także, moi drodzy, cały czas będę powtarzał: lupa albo mikroskop, właśnie taki malutki, stołowy. Mój kosztował 20 euro. Teraz pójdzie odstawkę. Teraz będę miał już z monitorkiem. Wow. Także no zobaczymy jutro, co to mi przywiozą, jak to będzie funkcjonowało. Także moi drodzy, jeszcze raz lupa, lupa i jeszcze raz lupa. Jeśli ktoś nie ma takiego tego elektronicznego mikroskopku. Także to by było na tyle. Przeglądajcie swoje zbiory, bo naprawdę za niedługo wam pokażę cztery typy jednej monety, która jest z tej serii. Ale muszą pierwszo do mnie dotrzeć. A to trochę czasu zajmie, bo jadę z Polski. Także dobra, nie przedłużam. Dziękuję jeszcze raz za te wszystkie suby, lajki pod filmami, za komentarze oraz proszę mi wybaczyć, że nie odpisuję na bieżąco na wasze pytania, na wasze komentarze. Jak tylko znajdę czas, będę odpisywał. Więc dziękuję za wizytę. No widzicie, no, ja już nawet nie wiem, co mówię. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.